Chrom w kapsułkach ja pierniczę. Olej parcie na słodycze. Teraz w mikrokapsułkach o ulubionym przez paleciocha naturalnie różowym kolorze. Sosnowiec. Piękne miasto. Każdy Seba i Marcin zazdrości. A tam daleko za tymi budynkami jest siłownia, którą się wybierzemy. Siemano. Część z Was na pewno wie, że planuje powrót na scenę kulturystyczną. Z poziomu takiego ulanego tatuśka, którym się stałem przez ostatnie lata, bo no, nie ukrywajmy, nie trenowałem za często, nawet bym powiedział, częściej nie trenowałem niż trenowałem, w sensie tak w skali roku miałem powiedzmy dwa podrygi, gdzie przez parę tygodni pojawiałem się na siłowni, a ostatnie, naprawdę ostatnie miesiące, nawet pół roku czy rok w ogóle się nie pojawiłem na tej siłowni, także z takiego poziomu niemalże amatora startuję do poziomu profesjonalisty, może to za dużo powiedziane, ale do poziomu takiego, który mam nadzieję da mi medal na Mistrzostwach Polski, także cel jest naprawdę solidny, mam nadzieję, że mi się to uda, zobaczymy jak zweryfikuje to życie. A na ten moment chciałbym Wam pokazać, jak się odżywiam, jak trenuję, jak wygląda sprawa suplementacji, czy wpada do mnie teść w odwiedziny i tak dalej. Jeżeli chodzi o dietę, to tutaj mamy przygotowane mięso mielone z indyka. To jest chude mięso. Do tego nam się gotuje makaron z pszenicy durum. Ponadto wleci do tego taki oto sosik na bazie jogurtu greckiego. Jeżeli chodzi o kaloryczność, to jest ona na poziomie 3900 kilokalorii. Dlaczego tyle? No jest to delikatny plus względem mojej aktywności. Nie zależało mi na tym, aby redukować, choć początek był taki, że no musiałem odrobinę zrzucić, ale to były 2-3 tygodnie pracy, żeby pozbyć się tego całego fatu, choć i tak, nie ukrywajmy, jest go ciągle sporo, ale zrzuciłem z poziomu ponad 21% kalki tłuszczowej do 18%. Dalej jest to kosmiczna liczba, ale już z takiego poziomu robiłem masę i szykowałem się na zawody, więc wiem jak to ugryźć wszystko, aby się wyrobić, aby ta forma była optymalna. A dlaczego nie redukuję najpierw, a dopiero potem masuję, skoro jest takie otuszczenie wysokie? No powód jest prosty. Za cel sobie postawiłem przyszłoroczne Mistrzostwa Polski, które odbywają się z reguły wiosną, więc jeżeli bym teraz zrobił redukcję przy tym poziomie umięśnienia, jaki miałem wcześniej, czyli no bardzo słaby, no to bym mógł chyba wyjść co najwyżej w męskiej sylwetce, a wolałbym jednak uniknąć tego i wyjść w kulturystyce klasycznej, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Dlatego postanowiłem, że maksymalnie nabiję się teraz masą. Myślę, że mogę skończyć nawet na poziomie 115 kg. Mój rekord to było 108 albo 110, teraz już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić archiwalne nagrania. No i potem czeka mnie solidna, naprawdę solidna redukcja, ale tak jak już mówiłem wcześniej, wiem jak to ugryźć, znam już swoje ciało na tyle, że jestem pewien, że uda się tą formę zrobić, czyli tam gdzieś od nowego roku zaczynamy redukowanie agresywne, tak jak agresywna masa. Pokażę Wam, jak wygląda u mnie suplementacja. To jest taki, powiedzmy, zestaw basic dla każdego, kto robi masę. Także tutaj Ameryki nie odkryję. Najważniejszy suplement, który już, widzicie, się kończy, jest to jabłczan. Kreatyny zostało mi, no nie wiem, na tydzień może półtorej. Puszka była calutka, no zostało tyle, także to już leci chyba piąty albo szósty tydzień, już nie pamiętam. W każdym razie no taki potencjał kreatyny chyba wykorzystałem. Kolejną rzeczą w tabletka, jaką stosuję, to jest witamina D plus K. No mamy pogodę taką, jaką mamy, czyli jesienną, choć ta jesień nie jest taka straszna jeszcze. No ale tego słońca jest już zdecydowanie mniej, rzadziej wychodzi się na zewnątrz. Dlatego witamina D to jest absolutna podstawa, jeżeli chodzi o dobre samopoczucie i o dbanie o swoje zdrowie. Także taki zestawik u mnie zawsze wlatuje. Kolejna rzecz, którą stosuję prozdrowotnie, to jest kolagen plus. Mocne i silne stawy to jest podstawa w tym sporcie, także
trzeba o to zadbać. Zaraz po treningu wcinam sobie bulka, czyli mieszankę węglowodanów oraz białka w stosunku pół na pół. Można byłoby to zamienić na gainera, ale z powodu mojego ulaństwa taki stosunek 50 na 50 jest idealny. No i jeżeli chodzi o uzupełnienie białka w diecie, no to WPC 82 Premium. Myślę, że tutaj ten cały zestawik nie jest skomplikowany, nie jest ogromny i większość osób trenujących próbowało już takich suplementów. Na pewno Was też interesuje temat bomby. Otóż, moi drodzy, w social mediach pojawiają się non-stop komentarze, że ta przemiana, że plus 3 cm w łapie, no to na pewno dzięki towarowi. Otóż, no jak widzicie, tutaj jest jeszcze parę kapsułek kreatyny i to nie robię sobie naprawdę jaj. Mam zamiar to zjeść i dopiero potem zaprosić teścia w odwiedziny, także tak to wygląda. Byłbym skończonym debilem, gdybym rzucił się na bombę zaraz po powrocie i zmarnował cały potencjał, jaki drzemie w pamięci mięśniowej. A jak widzicie, jest on naprawdę przeogromny. Dla tych, którzy się zastanawiają, ile im zajmie wrócenie do jakiejś formy, no to w moim przypadku to jest 5-6 tygodni i z takich obwodowych wyznaczników, no to w łapie przyszło ponad 3 cm, także taka jest siła zwykłych suplementów i pamięci mięśniowej. Dzisiaj jest dzień klaty oraz tricepsu. Tak trenuję właśnie te partie ze sobą. Robię klasyczny split. To jest moja ulubiona forma treningu. No i co? 4 ćwiczenia na klatkę, czy ćwiczenia na triceps, a na sam koniec godzinne cardio, żeby się trochę rozruszać, zadbać trochę o swoje zdrowie, bo tutaj nie do końca chodzi o to, żeby zrzucić ten fat, o którym mówiłem, aczkolwiek podkręcenie metabolizmu też jest tutaj ważne. No i tak, pierwsze ćwiczenie za mną, tylko 3 serie robocze, z czego ostatnia seria już taka na maksa, gdzie potrzebna była sekuracja. Co do ciężaru, to 2 serie po 100, zakres tam chyba było 12-10 powtórzeń, jak już tak zrobiłem, czy 2 razy po 12, już nie pamiętam, trzeba by policzyć. No i trzecia, postanowiłem dołożyć sobie piątkę, 5 kilo, no i tam już chyba przy siódmym mnie złamało. No i tak to wygląda, także ciężar, no jak na moje możliwości, śmieszny, aczkolwiek ja pamiętam jeszcze, co było parę tygodni temu. 70 to była taka moja seria robocza, 80 to już mnie tam gieła po chyba 5-6 powtórzeniach, ale co tydzień dokładam naprawdę znaczący ciężar, bo w zeszłym tygodniu przykładowo 100, nie wiem, czy zrobiłem ostatnią serię, chyba 90 kończyłem, także to idzie ciągle do przodu. Trochę mnie dzisiaj kamera zmotywowała, więc będzie zapewne lepiej, ale tak jak mówię, Coco Jumbo i do przodu. Nie liczy się w tym momencie ego lifting i tak dalej, no bo to jest naprawdę ciężar, za który jest mi wstyd, ale co, no pokazuję Wam, jak wygląda rzeczywisty powrót do formy. Nie będę tu Was okłamywał, że po 2-3-5 tygodniach nagle zrobimy formę taką, jak mieliśmy w szczycie naszej kariery. No niestety tak to nie działa. Ogólnie te przygotowania będą najtrudniejsze ze wszystkich, ponieważ można powiedzieć, że zaczynam od zera tak naprawdę. To nie jest turbo przepracowany cały rok, jak w przypadku normalnych zawodników czy niestartujących, a w zasadzie to przepracowane naście lat. No ja miałem dość długą pauzę, także no jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Podobnie było też z Sebą Kotem, też miał długą przerwę, też wyglądał podobnie jak ja. No i też udało mu się szybko wrócić. Także mam nadzieję, że w moim przypadku będzie podobnie.
tylko że ta łapa będzie większa niż u Seby. No. Taki to jest mój cel minimum. Mieć większą łapę niż Seba, co będzie naprawdę bardzo trudne. Ponad połowa treningu za mną, klata zrobiona. Teraz przechodzimy do tricepsu. No i zaczynamy od pompek na poręczach, czyli takie, można powiedzieć, trochę łączone ćwiczenie z klatką. No i o to mi też chodzi. Przed chwilą się zważyłem w ubraniu z pełnym brzuchem. Ważę 104,2 kg, także no, ta masa, myślę, jest agresywna. Będzie jeszcze bardziej agresywna. Będę tak zmasowany, jak prawdopodobnie jeszcze nigdy do tej pory. Wiem, że tutaj znajdą się przeciwnicy takiej masy, a po co ci to, Michał, nie lepiej byłoby się wyciąć i potem masować i tak dalej. No już tłumaczyłem, dlaczego tak nie robię. Mi to nie przeszkadza, parę kilogramów tutaj, wiecie, każdy ptaszek lubi daszek, że tak powiem. No, także to jest tylko przejściowe, bo potem mi, przynajmniej mi, chyba większości ludzi też tak idzie, jeżeli chodzi o redukcję, że pierwsze tygodnie no to zapierdziela. Z tych zwałów tłuszczu to przez 4 tygodnie podejrzewam, że już mało zostanie, już się pojawią fajne kable na łapach i dość przyjemny sześciopaczek. Trening dobiegł końca, zrobiliśmy szybko klatkę, szybko triceps. Tak u mnie to wygląda. Masuję dalej, zostały mi jeszcze no, około 2 miesiące masowania. Potem robimy agresywną redukcję. No, jestem sam ciekawy rezultatów, naprawdę to jest coś, z czym nie miałem do tej pory do czynienia, czyli powrót po tak długim czasie na scenę. Także trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. No, ja uważam, że pod tą grubą skórą, którą teraz mam, tego mięsa będzie wystarczająco dużo. Zresztą jak to się wszystko napina, no to gdzieś tam te kształty, wydaje mi się, są. Także myślę, że nie będzie źle, nie będziecie też rozczarowani z efektu końcowego. A tymczasem co, lecę robić sobie cardio, o którym wcześniej wspominałem, i widzimy się następnym razem. Myślę, że już w lepszej formie, bardziej zmasowanym bądź zredukowanym. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny odcinek. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. KFD, KFD.